Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku Rozmów z liderami. Dzisiaj naszym gościem jest Ewa Bocian, która pomaga organizacjom przejść przez transformację z tradycyjnego modelu zarządzania opartego na hierarchii na model samoorganizacji i bardziej ludzkie sposoby zarządzania. Też organizowania pracy i budowania relacji. I w tym odcinku będziemy rozmawiać o łączeniu turkusowego podejścia do zarządzania z systemowym podejściem do zmian, a także o radykalnej, szczerej i takiej transparentnej komunikacji oraz wpływie poszerzania samoświadomości na podejmowanie decyzji biznesowych. Dodam tylko, że Ewa jest również coachem holakracji i wspiera zmiany w kierunku właśnie turkusowego podejścia do zarządzania w różnych organizacjach na całym świecie. A ja się nazywam Agnieszka Kowalczewska, jestem gospodynią właśnie tego cyklu rozmów z liderami. Ewo, moje takie pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego w ogóle organizacje chcą się zmieniać? Dzień dobry, cześć. Bardzo ważne pytanie, bo bardzo praktyczne pytanie. Zazwyczaj organizacje przychodzą z takim problemem, że to, co do tej pory działało i się sprawdzało przez wiele lat, i powodowało, że byliśmy w stanie tworzyć silne marki, dużo zarabiać, tak? No bo też o to chodzi, przestaje działać. Musimy włożyć o wiele więcej energii w to, żeby osiągnąć te same rezultaty. I między innymi to związane z tym, że no przez bardzo długie lata, ponad praktycznie 100 lat, żeby nie powiedzieć więcej, używaliśmy pewnego konkretnego sposobu zarządzania, który się sprawdzał. Wtedy, kiedy nie było internetu i takiej technologii, jaką mamy teraz, kiedy edukacja była w dosyć opłakanym stanie i większość społeczeństwa nie miało wykształcenia, nie potrafiło nawet pisać i czytać, gdzie było tylko parę osób, które miały dostęp do funduszy, do technologii, do wiedzy. Więc była potrzeba, żeby parę osób mówiło wielu osobom, jak co robić. Przez te wszystkie lata, szczególnie ostatnie, technologia bardzo mocno wpłynęła na nasze życie, biznes, wszystko przyspieszyło, mamy dostęp do informacji i wiedzy, kiedyś to było niemożliwe praktycznie, więc gdzie była wiedza, tam była władza, teraz mamy do tego dostęp. Możemy tak naprawdę z dnia na dzień zmienić zawód, nauczyć się czegoś nowego, posiąść nowe kompetencje. Nawet musimy. Rynek to wymusza, tak? Dokładnie. Więc mamy do czynienia z inną świadomością, innymi kompetencjami, innymi możliwościami. Możemy zmieniać lokalizację, możemy pracować gdzie chcemy mieszkać. I nie jest to związane z koniecznością przychodzenia codziennie do pracy. Jest tak wiele rzeczy, które były niemożliwe te 100 lat temu, a teraz są możliwe. Natomiast technologia zmieniła się wszędzie, nie zmieniła się w obrębie zarządzania. My oczywiście próbowaliśmy nowych różnych metod po to, żeby jakoś spowodować, żeby była większa efektywność prowadzonych biznesów. Natomiast to już się bardzo, bardzo mocno potencjał tych metod się po prostu kończy w związku z tą technologią. Zmiany nie przeniknęły do biznesu, tak sądzisz? Jakie zmiany przeniknęły? Dlaczego te zmiany nie przeniknęły do biznesu? Myślę, że po prostu przez tyle lat to działało, że nie mieliśmy po prostu powodu, żeby podważać, że nie działa. No skoro działa, no to po co naprawiać coś, co działa? I teraz my od lat szukamy przyczyn tego, dlaczego jest coraz trudniej nam osiągać te same wyniki, dlaczego tak jest tak inaczej. No i w końcu doszliśmy do tego punktu, w którym uznaliśmy, no dobra, może nie chodzi o te drobne metody, narzędzia, ale może chodzi o cały system, w jaki zarządzamy, na czym bazujemy. A to, na czym bazujemy, to hierarchia. Bazujemy na tej idei, że
aby grupa ludzi mogła wykonywać jakieś zadania, osiągać cele, musi być ktoś, kto je nadzoruje. Mhm. I nad tymi osobami, które nadzorują te niżej, musi być też ktoś, kto nadzoruje. Okazuje się, że to się nie do końca już sprawdza, ponieważ w rękach paru osób nie może być decyzyjność odnośnie wszystkiego, ponieważ te parę osób nie ma kompetencji, nie ma umiejętności, nie ma dostępu do wiedzy, ma też tylko 24 godziny na dobę, w których może pozyskiwać informacje i podejmować decyzje, a jest ogromna wiedza, umiejętności, doświadczenie u praktycznie każdego pracownika w firmie. Mhm. Więc każdy pracownik, każda osoba, która kontrybuje do tego sukcesu, ma pewne umiejętności, z których musimy korzystać i musimy nauczyć się lepiej korzystać. Mhm. I często to, jak możemy zobaczyć, że nie działa dotychczasowy sposób zarządzania, na przykład to, że decyzje podejmowane są bardzo długo. Mhm. One wymagają wielu poziomów. Tak. I czujemy, że jesteśmy nieefektywni, że na przykład konkurencja działa szybciej niż my. Często jest też tak, że po prostu osoby, które są na górze, nie mają tej wiedzy i doświadczenia, no bo nie do tego zostały też zatrudnione. W związku z tym nie potrafią tych decyzji podjąć, a jednocześnie jest oczekiwanie, że one podejmą te decyzje. No i to powoduje bardzo wiele dynamik, które utrudniają nam codzienne życie. To powoduje, że przeciągamy podejmowanie decyzji, szukamy perfekcyjnych rozwiązań, potem już jest za późno, albo te perfekcyjne rozwiązania tak naprawdę nie odpowiadają na potrzeby naszego klienta, na nasze też potrzeby. Często wchodzimy przez to w konflikty. Mamy nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Przez to potem jest dużo plotek, sarkazmu, jest demotywacja, jest mniej zaangażowania, poczucie bezsensu, poczucie braku wpływu. Jest ta mentalność, jak ja wygram, to ty przegrasz, ty wygrasz, ja przegram, w związku z tym musimy walczyć. Wchodzą gry polityczne. No i zaczyna się robić po prostu duży bałagan, on nie pomaga w efektywności. Właśnie, bo tutaj dochodzimy do takiego bardziej ludzkiego modelu czy oblicza organizacji. Jak sądzisz, no bo ty jesteś taką entuzjastką i propagatorką takich zmian w organizacjach, jak sądzisz, jak zmienić to oblicze współczesnych organizacji, tak żeby właśnie one były bardziej ludzkie, czyli to budowanie zespołów, czy w ogóle komunikacja była właśnie bardziej efektywna, tak, bardziej nastawiona na człowieka. W podejściu systemowym mówimy, że 95% problemów organizacji ma swoje źródło w systemie, a tylko 5% w ludziach. Więc z tego wynika, że nie ma sensu zajmować się tym, czy Kasia, Gosia, Tomek, Rafał robią coś, są dobrzy czy źli, bo to często się pojawia też taka stygmacja, dobry, zły. Tylko jak my robimy sobie to wszyscy razem, że w takiej sytuacji jesteśmy. Czyli jeżeli nasz biznes nie działa, to jak my wszyscy kontrybujemy do tego, jak ułożyliśmy sobie procesy, systemy, sposoby podejmowania decyzji, współpracy, że mamy taki rezultat. Więc to, od czego warto zacząć, to spojrzenie na organizację trochę takiego lotu ptaka. I za każdym razem, jak próbujemy spojrzeć z perspektywy jakiś członek zespołu tu nie pasuje, nie działa i musimy go wymienić i wstawić na jego miejsce nową osobę, tak długo nie będziemy w stanie usunąć problemu u jego źródła. Mhm. Będziemy tylko, no wiesz, zakładali nową maskę, tak? Wymieniali trybiki. A tu nie chodzi o trybik, ponieważ organizacja jest żywym organizmem. Jest złożona z ludzi, którzy mają swoje emocje, mają swoje myśli, kompetencje. I jeszcze jest do tego włożona w system, w środowisko, które też jest bardzo żywe. Czy to technologia, czy to ekologia, tak? Czy to polityka, czy to prawo, tak? Finanse. Więc cały czas to wszystko się zmienia i to, od czego musimy zacząć, żeby naprawdę zmieniać organizację, to od spojrzenia, gdzie my jesteśmy,
w relacji między tymi elementami, w relacji z naszym biznesem, z naszym klientem, jako cały system i co my teraz możemy zrobić, żeby było inaczej. Do takiej, można powiedzieć, dążenie do raczej integracji, prawda? Ja zauważyłam, że często w organizacjach jest tak, że mówi się moje życie zawodowe, moje życie prywatne. My to oddzielamy grubą kreską. No właśnie, a to holistyczne spojrzenie, czy tak jak mówisz, czy takie metaspojrzenie właśnie z lotu ptaka, być może pozwala zintegrować te dwa światy. Świat zawodowy, świat nasz osobisty, bo tak naprawdę, jak wcześniej rozmawiałyśmy jeszcze przez telefon, to chodzi właśnie o tą synchroniczność z organizacją. W której jesteśmy. Jeżeli tego nie ma, no to być może należy się zastanowić, czy ta organizacja jest dla mnie, czy ja dla tej organizacji. Nieco iluzją jest myślenie, że jest życie zawodowe i prywatne. No bo ja mam jedno życie, nie mam tych dwóch żyć. A nie jeszcze rodzinne, prywatne, zawodowe. Jest jedno życie, jak spojrzymy właśnie z tego lotu ptaka, to widzimy, że ja mam jedno życie i ja decyduję o tym, gdzie ja wkładam energię. Jeżeli ja mam jasność jako lider odnośnie tego, jakie są moje wartości, czego ja potrzebuję, na jakim etapie życia jestem na przykład również, to mogę zadecydować, ile energii jestem w stanie i chcę włożyć w różne przestrzenie mojego życia. No i oczywiście w zależności od tego, ile mam lat, mam rodzinę, nie mam rodziny, gdzie mieszkam i tak dalej, to będzie wyglądało inaczej. Inaczej funkcjonuje osoba, która ma rodzinę, a inaczej osoba, która tej rodziny nie ma. Tak czy inaczej, każda osoba decyduje o tym, gdzie swoje talenty i energię wkłada, a gdzie nie i ile. I każdy ma inne potrzeby. Nie warto ich porównywać, każdy jest indywidualny. Natomiast to, co warto zrobić, to sprawdzić, czy moje potrzeby i energia, którą chcę włożyć, jest w synchronizacji z potrzebami organizacji. Tak. I czy teraz to jest to miejsce, w które ja chcę włożyć tą energię, te moje talenty, bo ja rzeczywiście tam zrobię coś, co mi da satysfakcję i da sukces organizacji, czy też my się w ogóle rozjeżdżamy. Mhm. Gdy mówimy o organizacjach turkusowych, to mówimy właśnie o tym, że ja wchodzę do organizacji jako cała ja, ze wszystkim, co mam, a nie tylko skończonymi studiami, gdzieś tam taką wiedzą merytoryczną, ze wszystkimi talentami, doświadczeniami, które mam z życia. No i wkładam je do organizacji. Ja oczywiście nie muszę wkładać je 14 godzin dziennie. Ja mogę na to zdecydować. A jeżeli organizacja oczekuje, no to może to nie jest dobre miejsce dla mnie. Mhm. Ewo, może wytłumaczmy organizacja turkusowa, czyli jaka? Co to jest ten turkus? Turkus jest taką metaforą rozwoju świadomości organizacji, która podąża za rozwojem świadomości ludzi. My wszyscy się zmieniamy i myślę, że wszyscy widzą, jak coraz więcej jest w biznesie o empatii, o wypaleniu zawodowym, tak? O takich tematach, które kiedyś były tematami tabu. Nie mówiło się o emocjach w pracy. I turkus podąża za tą zmianą naszych potrzeb, naszej świadomości i pokazuje, że są organizacje, w których inaczej się funkcjonuje. Co to znaczy inaczej? To znaczy, że dąży się do czegoś więcej niż tylko pieniądze. To nie znaczy, że nie dąży się do zarabiania, ale to znaczy, że zarabianie pieniędzy jest ważne i są rzeczy, które są ponad tym zarabianiem, które są szersze, które są dla nas ważne. To jest świat, który chcemy tworzyć. To jest sposób, w którym chcemy współpracować. Tak? To są inne wartości, jakości, które chcemy stworzyć, jednocześnie zarabiając pieniądze. Więc mamy ten sens istnienia, do którego dążymy. I organizacje dążą do jakiegoś szerszego sensu istnienia ponad tylko zarabianie. I to jest jakby pierwszy taki filar, o którym mówił Frederic Laloux w książce Pracować Inaczej. Drugi filar to jest samoorganizacja, czyli to, że my mamy i ludzie mają kompetencje, umiejętności do tego, żeby się samoorganizować. Tak samo jak miasta się samoorganizują. Są pewne prawa, pewne zasady, ale to każdy przedsiębiorca indywidualnie decyduje o tym, czy otworzy tutaj sklep, czy jakąś usługę stworzy, w którym miejscu.
ponieważ samo się organizujemy. Jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto ją dostarczy. I dokładnie w ten sam sposób tworzymy organizację i tworzymy zespoły. Mhm. I taki trzeci element to spełnia, czyli ja mogę w tej organizacji być całą sobą. Ja nie muszę zakładać tej profesjonalnej maski, czyli ubrać się w garnitur, bo muszę mieć ten mundur, żeby móc odseparować swoją osobowość, swoją całą, która jest w życiu prywatnym od tej, która pracuje, ale ja tam mogę przyjść cała i ja mogę używać moich kompetencji, wszystkich umiejętności, które może kiedyś się wydawały bezużyteczne, ponieważ zostałam zatrudniona na to stanowisko, a tam nie ma miejsca na przykład rozmowy z ludźmi i pomaganie ludziom, wspieranie ludzi w czymś. Ale skoro mam te kompetencje, to w organizacjach turkusowych staramy się je zauważyć, zdefiniować i pomagać ludziom wykorzystywać je właśnie tam, gdzie organizacja ich potrzebuje. Miałam takie wrażenie, też jak obserwowałam różne właśnie różne firmy, mniejsze, większe, które chciały przejść na turkus, czy bo turkus był dla nich w jakiś sposób atrakcyjny, że traktowały też to jako taką kolejną modę, kolejny trend. I niekoniecznie być może właśnie przedstawiciele tych organizacji rozumieli, czym tak naprawdę jest turkus, tak? I że to nie jest tak, że my wprowadzamy, że turkus jest jakimś narzędziem, tak? Które się wprowadzi i to będzie tak funkcjonowało, a nie inaczej. Tylko właśnie tak naprawdę zmianą świadomości poszczególnych jednostek, które się właśnie składają na ten system, na całość. I dlatego no, tak trudno jest wprowadzić, wdrożyć to podejście turkusowe, a jednocześnie łatwo. Tak? To jest taki paradoks. No więc właśnie, więc jak sądzisz też z swojego doświadczenia, czy no, niektórzy przedstawiciele firm, prezesi, tak, właściciele ulegają takiej czystej modzie, tak, o, jest turkus, turkusowa organizacja, to ja to też zrobię u siebie. Moje doświadczenie, ale oczywiście ono nie pokrywa 100% kategorii organizacji, jest takie, że wszyscy właściciele, którzy idą w stronę turkusu, bez względu na to, czy im to wychodzi, czy też nie, mają w sobie pragnienie tego, żeby jednak było inaczej. Tego, że czują, że mają zbyt dużo obciążenia, zbyt dużo odpowiedzialności, że ciągle jest to oczekiwane, że oni będą wiedzieć. To jest bardzo przygniatające i każda osoba, która jest przedsiębiorcą, która ma swój biznes, wie, jak to jest męczące, tak? To są nieprzespane noce. Że oni muszą wszystko zrobić, tak? Żeby tak. Być księgowym i działem HR, prawda? I marketingiem, tak? To jest po prostu taka jakby osoba, prawda? Jakby organizacja, która jest w jednym człowieku, tak? Tak, i oczywiście oni nie mają praw takich jak pracownik, tak? Od nich się oczekuje znacznie więcej. Oni mają być zawsze dostępni, oni mają wszystko wiedzieć, oni tak muszą wszystkie te sznurki trzymać i żeby organizacja funkcjonowała. Więc moje doświadczenie jest takie, że oni wszyscy mają to pragnienie w sercu, żeby pracować inaczej. To, co jest trudne w tym i o co się czasami firmy rozbijają, to jest to, że to nie jest tak, że inni muszą coś zrobić. Że to jest ta zmiana, w której ja jako lider muszę przejść zmianę mojej świadomości, mojego rozumienia i praktykowania pewnych elementów, żeby mogło stać się, żeby turkus stał się możliwy w organizacji. I taką główną rzeczą, od której się najczęściej odbijamy, która jest najtrudniejsza w samoorganizacji turkusie, to jest władza. No właśnie. My w organizacjach, ja jestem też tego przykładem, ja pracowałam przez 10 lat w korporacjach, więc w tych strukturach hierarchicznych, gdy mam stanowisko, to ja mam władzę. Im jestem wyżej w hierarchii, tym mam więcej władzy, tym no, ja też się czuję lepiej na temat siebie. Wiesz, mogę się poklepać po ramieniu. Osiągnąłem jakiś sukces. My się identyfikujemy ze stanowiskiem i często jest tak, o kim jesteś,
dyrektorem. No nie ma człowiekiem, coś tam, nie, dyrektorem. I gdy my się identyfikujemy z tą rolą, którą pełnimy w organizacji, z tym szczeblem tej hierarchii, jest nam bardzo trudno puścić tą ideę. I ja prowadzę podcast z jednym z moich klientów. Podcast nazywa się Orientuj się, jest właśnie o nowych modelach zarządzania. I tam jest taki jeden odcinek z człowiekiem, który, Michałem Łukawskim, który był zarządzającym firmą. I w pewnym momencie firma zmieniła swoje podejście i uznała, że nie będziemy mieli już szefa, prezesa, tego MD, czy jakbyśmy go nie nazwali. I on przeszedł tą transformację właśnie z kogoś, kto miał być odpowiedzialny za wszystko, do osoby, która ma swoje role i swoje umiejętności wkłada właśnie tam, gdzie jest tego potrzeba. Swoje talenty, tak? Swój potencjał, który ma. Tak? Dokładnie. Mamy wtedy swój potencjał i właśnie te swoje zasoby, które są najlepsze, no, a tam, gdzie nie umiemy czegoś, czy nie chcemy zwyczajnie, możemy po prostu dopuścić, tak? Możemy oddać innym. Tak, i możemy oddać. I to nie jest żadna ujma, bo przestajemy myśleć w kontekście tych awansów pionowych, gdzie jedyna opcja to jest wejść na miejsce mojego szefa, ale myślimy o tym, że my się chcemy rozwijać zawodowo, osobiście, na wszelkie sposoby. I teraz możemy w organizacji rozwijać się również poziomo, czyli możemy dobierać sobie różne role. Możemy wkładać mniej, więcej energii w różne role, które nas tak naprawdę cieszą i z których są wyniki też na organizacji. I to jest bardzo trudna, jednocześnie bardzo fascynująca ścieżka rozwoju w ogóle osobistego i zawodowego, kiedy osoby na stanowiskach liderskich, menedżerskich przechodzą tą zmianę i zauważają, że oni nie muszą robić tych wszystkich rzeczy, których się automatycznie oczekuje od lidera, czy tam od menedżera. Mhm. A to jest właśnie kwestia też wydaje mi się nieumiejętności, czy takiej niechęci puszczenia idei w ogóle władzy, tak, że ja teraz właśnie jestem tym prezesem, dyrektorem, to co też mówiłaś, jest jakaś funkcja, czy jakieś stanowisko. I mi jest trudno oddać tą władzę w ręce innych, tak? I jak z kolei z tym sobie poradzić? Znaczy, co zrobić, żeby jednak przekonać tych prezesów, tych dyrektorów, żeby puścili te wszystkie właśnie, można powiedzieć, takie linki do baloników, tak? Które gdzieś tam już też ich unoszą wręcz, prawda? Bo oni już nie są w stanie trzymać się ziemi czasem. Nie? To jest bardzo ciekawe i bardzo delikatne pytanie, ponieważ są różne powody, dla których ludzie chcą być na tych stanowiskach menedżerskich, gdzie mają tę decyzyjność, tą władzę. Czasami jest tak, że z różnych powodów chcą mieć wpływ. Czasami jest tak, że no, lubią mieć tą władzę. Czasami jest tak, że chcą być ważni, chcą być doceniani. I tam jest bardzo wiele różnych powodów osobistych. No, potrzeby po prostu. Tak, to są potrzeby. Z tym, że to nie, te pierwsze rzeczy, które nam przychodzą do głowy, dlaczego ja chcę być na tym stanowisku i dlaczego ja nie chcę tego puścić, one zazwyczaj nie są tymi prawdziwymi, głębokimi potrzebami. No i to, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś ma taką iskierkę, tak, taką chęć do tego, żeby pójść w tym kierunku, ale czuje, że coś go blokuje, no to po prostu pogrzebać głębiej. Czyli pogrzebać w swoich emocjach, pogrzebać w swoich, no ja bym to nazwała gdzieś tam starych doświadczeniach i starych traumach, mniejszych, większych, które powstały w tym okresie, kiedy byliśmy poddawani socjalizacji, dostosowaniu się, kiedy uczyliśmy się tak naprawdę naszej wartości i kiedy uczyliśmy się, co muszę zrobić, żeby dostać tą miłość, żeby dostać akceptację, żeby być częścią na przykład jakiejś społeczności, żeby przynależeć. I gdy tam sobie pogrzebiemy i zobaczymy, no to się okaże, czasami to jest okej. Czasami nie ma nic z tym naprawdę złego, że ja chcę mieć decyzyjność i władzę. Teraz jest tylko pytanie, czy ja chcę mieć władzę nad ludźmi,
bo to jest ten tradycyjny model zarządzania hierarchiczny, że ja jako lider, menadżer mam często władzę nad ludźmi, ja mogę im powiedzieć, co robić. Ja mogę moim jednym zdaniem im pokazać, że jeżeli oni nie zrobią tego, co ja chcę, no to ich miejsce w organizacji jest zagrożone. Czy też ja chcę mieć decyzyjność, władzę i pełną wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za to, co robię. A to już jest zupełnie inna władza. To już jest taka władza bardziej w kategorii osobistej mocy, czyli czy ja chcę tą moc moją wykorzystać, żeby zarządzać innymi? I ja tak trochę powiem teraz może przekornie, mieć swoich niewolników, czy o to mi chodzi, albo być niewolnikiem, no bo to często jest tak, wiesz, nie? Jesteśmy menadżerami, ale my też jesteśmy w tej hierarchii. Tak. Czy też ja chcę mieć władzę nad własnym życiem, chcę używać mojej osobistej mocy do tego, żeby tworzyć sobie życie, innym życie, takie, które uważam za fajne, szczęśliwe, tak? Cokolwiek człowiek chce stworzyć. I po angielsku siła, moc, władza ma jedno słowo, power. I ono bardzo ładnie odzwierciedla właśnie to, że to jest cały czas używanie swojej mocy, tej wewnętrznej, do tego, żeby stwarzać relacje, rezultaty, wyniki. I kreacja. Kreacja. Dokładnie, kreacja. Więc idąc już bardziej w tą przestrzeń emocjonalno-psychologiczną, czy też nawet duchową, tak, kreowanie swojej rzeczywistości. Czy też ja chcę ją pożytkować na to, żeby innym mówić, jak mają żyć. I teraz można wylać dziecko z kąpielą i powiedzieć, no nie, ja to chcę tylko, żeby właśnie stwarzać moje życie, stwarzać te okoliczności. I pamiętajmy, że my wszyscy mamy różne umiejętności i my bardzo często, szczególnie menadżerowie i liderzy, będą mentorami i coachami. Oni często też mają do tego smykałkę. Oni to też lubią, oni są w tym też dobrzy. I z tego trzeba korzystać, ponieważ mogą dzielić się swoim doświadczeniem z ludźmi i pomagać im rosnąć, i pomagać im podejmować lepsze decyzje, uczyć się wykorzystywać ich talenty, uczyć ich nowych umiejętności. Ale i często... I wiesz, jeżeli mogę tylko skończyć, i często okazuje się, że satysfakcja z tego właśnie jest o wiele większa, gdy mogę to robić, niż gdy muszę tylko dowozić wyniki. Dokładnie, bo to jest też tak, że jeżeli ja pokazuję swoim przykładem, tak, jako szef firmy, menadżer, lider, no, że właśnie można inaczej, tak, można inaczej pracować, to zupełnie jakby inaczej ludzie za mną podążają. Jeżeli ja im mówię, co oni mają robić, a już nie daj Boże, po prostu wyznaczam im konkretne zadania, granice, rozliczam ich, tak? No to zresztą co się dzieje w prawie w większości organizacji teraz na świecie. No to jestem zupełnie innym liderem, tak? Tutaj tak kojarzy mi się też to trochę z analizą transakcyjną, tak, i z tymi naszymi stanami ja w nas, prawda, czyli ja rodzic, ja dziecko, ja dorosły. I kiedy ja zarządzam ze stanu dorosłego, prawda, to zupełnie inaczej te relacje, właśnie to budowanie zespołu się układa, prawda? Natomiast kiedy wchodzę właśnie w ten stan ja, rodzic, kiedy pouczam, kiedy muszę mieć rację, kiedy się denerwuję, kiedy nie mam racji, prawda? Ktoś mi ją pokazuje, że to nie tak, prawda? Albo też te stany dziecka, prawda? Że ja czuję, czyli ta nadmierna emocjonalność. I no wtedy wydaje mi się, że jest trudno utrzymać taką naturalną władzę, prawda? Taką charyzmę w organizacji. W organizacjach turkusowych, też w tym podejściu, którego ja jestem entuzjastą, chodzi też o to, że my musimy nauczyć się dostrzegać nasze kompetencje, nasze umiejętności, talenty, mocne i słabe strony oraz umiejętności, kompetencje, talenty, słabe i mocne strony u innych,
po to, żebyśmy mogli tworzyć tak zwane tymczasowe hierarchie. Czyli dzisiaj ja jestem w mojej mocy, w moich umiejętnościach, w moich kompetencjach, a na przykład ty, Agnieszka, się na tym nie znasz, w związku z tym ty będziesz podążała za mną. Ale jutro na przykład okaże się, że ty jesteś w przestrzeni swoich kompetencji, na których ja się w ogóle nie znam. I ja będę podążała za tobą. I to jest okej. To nie ujmuje mojemu profesjonalizmowi, moim kompetencjom, ani twoim. To tylko powoduje tyle, że ja się mogę uczyć od ciebie, ty możesz się uczyć ode mnie, ponieważ nie mamy tego niskiego poczucia wartości na przykład, które pielęgnujemy, które mówi nie, nie, nie. Jak ja będę followerem, jak ja będę podążać za kimś, to znaczy, że ja jestem gorsza, nie? To znaczy, że ja jestem słabsza. I to jest często bardzo trudne, ponieważ my byliśmy nauczeni jako dzieci do tego, że jak stajesz przed tablicą, to ty musisz znać odpowiedź na każde pytanie, inaczej będzie pała. Rodzice cię o coś pytali, musisz znać odpowiedź, musisz zrobić coś dobrze, musisz zrobić coś idealnie. Nieznanie odpowiedzi oznaczało karę. Tak. Albo brak aprobaty, wiesz, brak tej miłości, brak tej akceptacji. I teraz my jako... Tak, dokładnie, tego uznania. I teraz my jako dorośli odtwarzamy dokładnie te same schematy, czyli jeżeli ja przyznam się, że nie potrafię czegoś, ja przyznaję też się, że ja dokładnie tak samo funkcjonowałam w moich czasach pracy w organizacjach hierarchicznych. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to będzie świadczyło o tym, że ja się nie nadaję do tego, że ja nie zasługuję na to, co dostaję, na to wynagrodzenie, nie, na ten samochód służbowy i tak dalej. I teraz no, trudno jest wyjść z tego schematu bez przepracowania tego w sobie. No, nie da się tego zrobić inaczej, bardzo trudno jest to proces. Natomiast gdy to zrobimy, to nagle się okazuje, że my możemy się zacząć uczyć od innych, że my możemy prosić o pomoc i to nie jest ujma, ale to pozwala na to, żeby bardziej efektywnie korzystać z talentów, które mamy na pokładzie. I jak ja teraz patrzę sobie na takie tradycyjne organizacje, takie wiesz, takie totalnie tradycyjne, to powiem ci, że mi się serce kraje, gdy patrzę na ilość talentów i potencjałów, które nie są wykorzystywane. I to są czasami talenty, potencjały, wiesz, umiejętności, które ludzie wiedzą, że mają i nie mogą z nich korzystać i korzystają z nich gdzieś poza organizacją. A czasami to jest tak, że patrzysz na człowieka i widzisz te talenty w nim, ale on sam nawet od nich nie wie, ponieważ nie pozwolono mu nigdy w ogóle, wiesz, nawet ich zobaczyć. Tak, bo to jest też tak jak w tej anegdocie, kiedy chcemy, żeby ryba weszła na drzewo, tak? I mam wrażenie, że trochę jesteśmy w organizacjach łamani czasem kołem, prawda? Że od nas się wymaga dobrze, to teraz no wymagamy od ciebie takich umiejętności, takich kompetencji, których tak naprawdę nie masz, albo jakby nie jest to, bo właśnie jakby nie współgra to z tobą, nie rezonuje to z tobą i nie ma właśnie tej empatii, o której też żeśmy rozmawiały i wydaje mi się, że ta empatia też jest tutaj kluczowa i z jednej i z drugiej strony. Tak? I wiesz, tak chciałabym podać ten przykład, on jest z mojego życia, ale myślę, że on jest, fajnie obrazuje tą sytuację. No ja jestem w tym miejscu, w którym jestem oczywiście dlatego, że ja szukałam tych innych sposobów zarządzania. Mnie bolało to, w jaki sposób funkcjonowałam wcześniej. I ja od dziecka, tam z różnych powodów moich tam rodzinnych, ale byłam nauczona do tego, żeby widzieć problemy. Skanować rzeczywistość i to się dzieje i ludzi i sprawdzać, gdzie jest problem, zanim ten problem mi ktoś pokaże. Ja się nauczyłam dostrzegać wiele różnych problemów, niewidocznych na pierwszy rzut oka, albo wyczuwać je, zanim one się, wiesz, pokażą. I w mojej poprzedniej pracy to było bardzo dla mnie trudne. Ja nie byłam w stanie używać tego talentu. Myślałam, że to jest po prostu, no wiesz, jakaś tam moja nieumiejętność, wada, jestem popsuta i tak dalej. Okazało się, że to jest talent, którego nie potrafiłam używać, ponieważ wszyscy uważali, że to jest moja wada. I gdy się okazało, że ja w pracy z organizacjami, w tym co robię, mogę go używać i dzięki temu, że go mam, to właśnie mogę tę pracę robić dobrze i mogę mieć ja satysfakcję i klienci, okazało się, że coś, co było moją wadą, okrutną wadą, stało się okrutnym talentem. I to nie byłoby możliwe, gdybym ja szła dalej ścieżką, którą szłam. Dopóki nie zmieniłam i nie zobaczyłam, hej, no może skoro się męczę,
to znaczy, że nie jestem w dobrym miejscu i to znaczy, że pewnie nie potrafię swoich talentów używać. I właśnie organizacje turkusowe, tworzymy takie systemy decyzyjne, ale też systemy zmiany ról, odpowiedzialności, dawania sobie feedbacków, wiesz, tej empatii i wspierania siebie nawzajem, po to, żeby ten biznes był też efektywny, w których możliwe jest właśnie dostrzeganie w sobie i w innych tych różnych talentów i też uczenie się, jak wykorzystywać swoje cechy w sposób po prostu dojrzały. No właśnie, ale czy to nie jest niebezpieczne dla pracodawców? Czy to też nie jest tak, że pracodawcy mogą bać się turkusu? Sądzisz? Myślę, że tak, ponieważ w turkusie następuje coś takiego, że ludzie dostają władzę i decyzyjność. Dostają decyzyjność i odpowiedzialność. Dla mnie to zawsze idzie w parze. I wtedy my musimy jako liderzy oddać i decyzyjność, przepraszam, i odpowiedzialność. Natomiast w tradycyjnych modelach mamy taką iluzję jako liderzy, że my mamy władzę nad wszystkim, że my kontrolujemy wszystko. My nigdy tego nie kontrolujemy, bo to jest tego za dużo. Tak? Nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego człowieka, który coś robi. Ale mamy tą iluzję przez to, że planujemy i potem zmuszamy siebie i innych do realizowania tych planów. W turkusie to, co robimy, to staramy się raczej mieć ten cel długofalowy, ten sens istnienia, ten może cel strategiczny, wizję, tak jakbyśmy tego nie nazwali. I kierować się nią, jak taką gwiazdą polarną i podejmować decyzje tu i teraz i pozwalać ludziom na dostosowywanie działania do okoliczności, żeby dalej iść na tą gwiazdę polarną i że tam gwiazdę północną. I to jest przerażające, bo to stanowisko tego menadżera, szefa i tak dalej, ono związane jest z tym, że ja mam władzę, ja mogę zawsze kogoś przepytać, ja mogę zawsze skontrolować, ja mogę zawsze powiedzieć komuś, że ma robić inaczej, ja mogę mówić ludziom, jak mają robić, jak mają żyć. A tu ja tracę tą władzę. I tracę dominację. I tracę tą dominację. Ale tą dominację nadaną, a niekoniecznie dominację wynikającą, czy też taki ten leadership wynikający po prostu z moich talentów. To też powoduje, turkus, że gdy ktoś czuł, że nie ma umiejętności liderskich, ale był na stanowisku, które dawało mu władzę, to teraz, gdy nie mamy tych stanowisk, może się okazać, że ludzie już nie będą za nim podążać, bo nie chcą. Wcześniej musieli, ale teraz już nie chcą. I to będzie oznaczało, że ja stracę tak moją pozycję. Będę musiał coś zmienić. Nie tylko pozycję, Ewa. Ale często można też stracić swoją własną tożsamość przez to, prawda? Bo ja utożsamiałam się z jakąś funkcją, nie? Tracę to i w tym momencie no, człowiek może być rozbity na drobny mak. I wydaje mi się, że tu jest ta podstawowa obawa. Kim będę, kiedy tę władzę oddam? Tak. Jest jeszcze jedna. Taka, która mówi, czy biznes będzie efektywny. Czy nie okaże się teraz, że będzie chaos? Bo to się często dzieje, nie? Że myślimy sobie, że teraz każdy może decydować o wszystkim, co nie jest prawdą w turkusie, w żadnym wypadku. Turkus jest bardzo ustrukturyzowany, jest bardzo klarowny. W dobrym turkusie chodzi o to, żeby była klarowność decyzji, odpowiedzialności, oczekiwań, tego kiedy, co i gdzie się dzieje. I oczywiście musimy być elastyczni i dostosowywać się do tego, co się dzieje dookoła i reagować na to, ale klarowność jest tutaj tak no, święta praktycznie. I w momencie, kiedy wchodzimy w tą przestrzeń turkusu, to obawa pojawia się taka, czy nie będzie chaosu i czy teraz wszyscy się tam będą zajmować różnymi rzeczami, ale nie tym, żeby było efektywnie, nie tym, żebyśmy zarabiali. I tak, często organizacje mają takie doświadczenie, ponieważ jeżeli wcześniej my jako systemy, w ogóle jako ludzie byliśmy w tej skrajności, że organizacja to maszyna, a człowieka można wymienić, jeżeli tak, nie dostosował się do całego mechanizmu, to teraz nas wywala, tak kolokwialnie mówiąc, w drugą przestrzeń, nie? Czyli w tą drugą skrajność, gdzie to teraz będziemy po prostu sobie tak płynąć i będzie miło. A to, o co chodzi, to żeby
był biznes efektywny, ale żeby też był zauważony człowiek. Żeby człowiek i współpraca no, dawały przestrzeń na bycie w pełni człowiekiem, a nie maszyną. Mhm. A powiedz mi, jakie ty widzisz takie główne bariery, jeżeli chodzi o organizacje turkusowe? Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o wdrożeniu turkusu, tak? Mhm. Jakie bariery po prostu mogłyby się pojawić, tak, przy tworzeniu organizacji turkusowych? Czy jakieś pojawiają w ogóle, może już są case'y, które... Tak, wiesz, główny element wydaje mi się, że to jest taki, i to jest moje doświadczenie z pracy z organizacjami, że nie potrafimy się komunikować. I teraz może odbiorcy powiedzą, o, to takie wyświechtane, ciągle wszyscy mówią o tej komunikacji. Tak, my się nie potrafimy komunikować, ale o co tak naprawdę chodzi? Mi nie chodzi o formę, że my będziemy pięknie ze sobą rozmawiać, że będziemy zawsze spokojni, tak, i to będzie takie, wiesz, takie zen medytacyjne. I, nie, chodzi o szczerą, otwartą komunikację. Naprawdę szczerą. Ja uwielbiam podejście, to się nazywa radical honesty, nie po to, żeby je w biznesie stosować, ale które odzwierciedla to, że ja mam odwagę dzielenia się moimi myślami i emocjami, tym, co się we mnie dzieje, gdy ja doświadczam pewnych rzeczy w organizacji. My się tego boimy panicznie. Bo nie ma przestrzeni do tego, Ewa. Tak, nie ma do tego przestrzeni, tak? Bo jeżeli wszyscy mówią tak, a ja czuję inaczej, no to jak ja teraz powiem, no to nie wiem, jak oni zareagują. Oni powiedzą, dobra, ty to tak zawsze masz, emocjonalna jesteś, jeszcze jesteś kobietą, to już w ogóle emocjonalna jesteś. Nie? Natomiast szczera komunikacja, transparentna komunikacja, która mówi o tym, że ja komunikuję, jakie są moje prawdziwe intencje, zamierzenia. Ja to komunikuję w czasie, a nie po fakcie. Ja uwzględniam osoby, na które ta decyzja wpłynie. Uwzględniam osoby, które mają kompetencje, na przykład wiedzę, doświadczenie, żeby mi pomogły w podjęciu tej decyzji, żeby dały mi jakiś wkład, feedback do tego. Ja podejmuję decyzje w przestrzeniach, które dotyczą moich kompetencji, moich odpowiedzialności, decyzyjności, a nie za innych. No dobrze, ale jeżeli to są tylko pojedyncze jednostki, które w taki sposób się komunikują, a reszta w zupełnie inny sposób się komunikuje, to no jest jednak trudno w taki sposób funkcjonować, bo ty się dzielisz, tak, ty jesteś radykalnie szczera, radykalnie transparentna, ale twoi koledzy, koleżanki czy twoi przełożeni czy kompletnie nawet tego od ciebie nie oczekują, bo wręcz jest to pewną aberracją. To są przyzwyczajeni do innego sposobu komunikacji, że właśnie tego ukrywania pewnych rzeczy, tej takiej ukrytej komunikacji, ukrytych komunikatów, takich komunikatów pośrednich, prawda? Pewnych metafor, aluzji, a w momencie, kiedy się mówi wprost, coś jest nie tak. Cudownie opisałaś te bariery właśnie w tej komunikacji, tak? Jakby co może nie przeszkodzić we wprowadzaniu tych nowych sposobów zarządzania, organizowania i budowania relacji. Właśnie dokładnie to wszystko. I to, co jest ważne w tym procesie, to to, że po pierwsze przykład musi iść od góry, zawsze. Jak nie idzie od góry, to wcześniej czy później to wszystko się popsuje. Tak, to wszystko wróci do starego sposobu działania. To oznacza też, że nie chodzi o to, żeby teraz ludziom mówić, no komunikuj się szczerze, bo to też nie zadziała, tak? To jest, wiesz, jak te wartości na ścianie, których nigdy nikt nie wyznaje, ale są. Chodzi o to, żeby stworzyć przestrzenie do tego, aby budować to zaufanie, tą bezpieczną przestrzeń, o której też się teraz bardzo dużo mówi, żeby ludzie odważali się mówić szczerze. I tutaj oznacza, że musimy mieć dedykowane, planowane, odbywające się zawsze regularnie sesje feedbackowe, które dotyczą z jednej strony naszych kompetencji, ale też dotyczą rozwiązywania konfliktów między nami, tych na poziomie personalnym, gdzie po prostu, wiesz, no nie dogadujemy się w jakimś obszarze, ale nie merytorycznie, tylko osobiście.
często mylimy te dwie przestrzenie. Wiesz, wydaje nam się, że mówimy o tym, że ktoś źle realizuje pracę, a tak naprawdę, obiektywnie patrząc, ktoś wykonuje ją wystarczająco dobrze, ale nas w jakiś sposób irytuje jego osoba, jego sposób, wiesz, bycia. I teraz potrzebujemy stworzyć te przestrzenie, gdzie dajemy sobie tą informację zwrotną regularnie, bo musimy się jej nauczyć. Musimy sobie zaufać, że jak ja tobie powiem coś, co dla mnie jest super trudne do powiedzenia, to się nie odbije negatywnie na mnie później. Wiesz, to też jest taki mit, że trudno się przyjmuje feedback, ale jeszcze trudniej się go daje. Wiesz co, przepraszam, że się przerywam, ale to tak a propos, ja mam wrażenie, że w większości organizacji w ogóle tego feedbacku nie ma. My pracujemy wiele lat. Owszem, są ewaluacje, są jakieś rozmowy takie okresowe, ale my na tych rozmowach nie dostajemy feedbacku. Nie. Tak jak feedback, informacja zwrotna od pracodawcy, czy nawet od kolegów, prawda, od zespołu, czegoś takiego nie ma. Nawet jest tak, że podczas różnych zebrań, na przykład są nam zamykane usta i nie, i tej dyskusji nie ma, tego dyskursu, prawda, takiego szerszego, tak, czyli po prostu jednostka nie ma szansy jakiegokolwiek wypowiedzenia się, opowiedzenia w ogóle takiej swojej historii, tak? Swojego punktu widzenia, takiego odparowania, nie wiem. Dokładnie. I jeszcze dodatkowo zazwyczaj jest tak, że ten feedback jest tylko z góry na dół. A jeżeli dajemy feedback z dołu na górę, zazwyczaj anonimowy i tak dalej, albo jeżeli w ogóle on jest. I teraz chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń, w których my jesteśmy po prostu partnerami dla siebie. Żadna praca, żaden sukces nie jest zrealizowany przez jedną osobę w izolacji. Nie ma takiej możliwości, bo jeżeli pracujesz w firmie, no to chociażby korzystasz z jej marki, z jej doświadczenia, z pracy innych ludzi. To zawsze jest efekt pracy zbiorowej. Więc to, jak ja wykonuję pracę, wpływa na to, jak ty wykonujesz pracę i jak wykonuje ją ktoś dalej. Czy może osiągnąć rezultat, do którego się zobowiązał. Więc my jesteśmy tym łańcuchem powiązanym. Więc jak dajemy sobie feedback, to my musimy dawać sobie wszyscy. Nie może być takiej sytuacji, w której nie dajemy komuś feedbacku, bo jest naszym szefem. No, tutaj się to już nie uda, bo będziemy, po prostu ktoś, od kogo zależymy, jest, przepraszam, że to ujmę, świętą krową, a my mamy tutaj przechodzić te męczarnie z szczerą komunikacją, ale tylko my. Dokładnie. I to jest czasem tak, że mam wrażenie, że jeżeli nie ma tej przestrzeni, takiej rzeczywiście stworzonej przestrzeni przez liderów, przez władze w organizacji, tak, przez właścicieli, prezesów, dyrektorów i tak dalej, to mam wrażenie, że też wchodzimy w taki tryb, no, że ja mogę dać feedback swojemu szefowi, ale będę taką grzeczną dziewczynką, będę taka miła, tak? I on dostanie feedback i jakby nadal będzie myślał, że jest taki świetny, tak? Ale to właśnie nie o to chodzi, bo nie ma tej przestrzeni. I on, owszem, no, dostaje feedback, ale jakby nie ma właśnie tej radykalnej szczerości, tej transparentności. Więc moje pytanie jest, co zrobić, żeby tą przestrzeń do tej transparentności stworzyć w organizacji. Jak to zrobić? Bo to jest cholernie trudne, tak mi się wydaje. No, trzeba zacząć małymi kroczkami, czyli dawać sobie ten feedback. Przeszkolić się zdawania, przyjmowania feedbacku. Robić to regularnie. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja, w której nie czujemy się bezpiecznie i mamy poczucie, że ktoś będzie negatywnie wykorzystywał ten feedback i on będzie tylko i wyłącznie na przykład związany z naszymi podwyżkami, z naszymi awansami, no to możemy zapomnieć o tym, że będzie szczerze. Więc to się zadzieje tylko i wyłącznie w przestrzeniach, w których mamy taką życzliwą i szczerą intencję, żeby nawzajem sobie pomóc być lepszym człowiekiem, lepszym współpracownikiem, lepiej dowozić to, na co się umawiamy, odnosić sukcesy, wiesz, żeby nasza firma była lepszą firmą. Wszyscy chcemy pracować w miejscu, które jest, wiesz, dobre, fajne, nie wiem, tam ma sukcesy. Więc jeżeli patrzymy na to, że ja chcę naprawdę szczerze ci podziękować za coś, co robisz, docenić się za to i chcę ci też pokazać, że są pewne przestrzenie, które myślę, że gdybyś weszła w nie, pomyślała o nich, nie wiem, rozwinęła się, to mogłabyś
mieć jeszcze większe sukcesy, to wiesz, to są takie prezenty, które my sobie dajemy. I ja obserwuję to na przykład, że w przestrzeniach, w których jest ta otwartość i to zaufanie do dawania sobie takiej informacji zwrotnej, wiesz, magia się dzieje. Ludzie dają sobie takie informacje zwrotne, po których naprawdę spada im ciężar z wątroby, z serca. Dokładnie. Ponieważ myśleli cały czas, że coś im nie wychodzi. Myśleli cały czas, ten syndrom oszusta, tak, który się pojawia szczególnie u liderów, że pewnie wszyscy widzą, że ja nie umiem. A tu się okazuje, słuchaj, ty jesteś w tym świetny. To jest naprawdę wystarczające. Tak, że jest okej. Tak? Tak, albo na przykład, wiesz co, widzimy, że tutaj sobie nie dajesz rady, a może odpuściłabyś tą rolę. No bo to chyba nie jest dla ciebie, wiesz, męczysz się. I my się męczymy z tobą, jak ty to robisz. Wiesz, to jest taka ulga, która następuje. I potem się okazuje, że ludzie, którzy czuli, że powinni, puszczają pewne rzeczy i idą w przestrzenie, w których są dobrzy i wszyscy na tym zyskują. I gdy nauczymy się tej komunikacji i feedbacku, to ten turkus zaczyna się dziać automatycznie. On trochę się sam z siebie będzie dział. Gdy to ominiemy, przepraszam, że tylko, gdy to ominiemy, będziemy wprowadzać narzędzia i te, wiesz, takie piękne hasła, będziemy robić role, będziemy robić odpowiedzialności, będziemy jakieś proces decyzyjne robić i tak naprawdę nic z tego nie będzie. Będziemy po prostu tylko, wiesz, dalej się babrać w tym samym błotku, udając przed sobą, że robimy coś inaczej, a nie będzie zmiany na poziomie mindsetu, tego podejścia, ale będzie tylko zmiana na poziomie narzędzi. Tak, bo to też chodzi właśnie o taką przestrzeń, jak mi się wydaje, żeby poczuć się bezpiecznie, tak, żeby taki przeciętny pracownik, przeciętny Kowalski, tak, w firmie, poczuł się bezpiecznie, że ta informacja zwrotna, którą on daje swojemu pracodawcy, daje swojemu liderowi, żeby po prostu nie została wykorzystana przeciwko niemu. A poza tym nam się informacja zwrotna też kojarzy z czymś negatywnym, tak? No zaraz ktoś mi da informację zwrotną, więc pewnie no to się po prostu nasłucham różnych negatywnych rzeczy na swój temat. A tak naprawdę ja mam wrażenie, że jak jest coś źle, no to znaczy jest ta krytyka. Natomiast rzadko kiedy pracodawca przychodzi do nas z pochwałą, z powiedzeniem, słuchaj, świetnie ci poszło, albo właśnie tutaj widzę twój potencjał, tutaj widzę jakieś pole dla twojego rozwoju. To się nie zdarza, to jest bardzo rzadkie. Wydaje mi się właśnie, że ten turkus to jest właśnie taka zmiana myślenia, świadomości liderów, pracodawców, właśnie na tworzenie tych bezpiecznych relacji ze swoimi pracownikami, a tak naprawdę partnerskich relacji ze swoimi pracownikami, nie właśnie hierarchicznych, tak? Nie w zasadzie tak. Władzy. Tak, tak. Mam też taką jedną myśl i wyobrażam sobie, że osoby, które nas słuchają, powiedzą, no tak, Ewa, jesteś konsultantem, to twoja praca, dlatego to mówisz. Natomiast ja mam też doświadczenie z przestrzeni, kiedy dostawałam feedback, tylko teraz do roku, jakie to było bolesne i nieefektywne. I mam doświadczenie, gdy dostawałam go częściej właśnie w takiej przestrzeni turkusowej i mam doświadczenie, gdy tworzę przestrzenie, gdzie ludzie mogą sobie dać w zespole feedback. Mogą rozwiązywać te konflikty efektywnie. Jest zawsze duży stres przed takimi sesjami. Natomiast w rezultacie wszyscy wychodzą zachwyceni. I to mówię zupełnie szczerze. Może niektórzy zadowoleni, a niektórzy bardziej zachwyceni, ale daje im to zawsze taki potencjał do tego, że można coś zmienić. Że ja nie jestem bezsilna, ja nie muszę udawać rzeczy, że mi się wydaje, że nie widzą, widzą to. Więc no zawsze więcej udawać, tak. I to, co jest ważne w tym procesie, to jak jesteś częścią danego zespołu, nie możesz być również moderatorem takiego procesu. Musisz mieć kogoś z zewnątrz. Czy to będzie ktoś z innego działu, czy to będzie ktoś z jakiegoś może obszaru coachingowego w organizacji, kogo macie. Czy to będzie ktoś z zewnątrz, nie taka jak ja na przykład osoba, czy jakiś konsultant. Obojętnie, byle była to zaufana osoba, która wiemy, że pomoże nam wyjść z konfliktu, która pomoże nam domknąć ten proces, która pomoże nam stworzyć tą bezpieczną przestrzeń.
A właśnie, powiedz mi, w jaki sposób ta przestrzeń poszerzania tej świadomości w organizacji przekłada się na podejmowanie decyzji w biznesie i takie bardziej ludzkie zarządzanie, tak, organizowanie czy właśnie budowanie relacji? Taka pierwsza myśl, którą mam, jak zadałaś to pytanie, to jest taka, że jeżeli ja wiem, jakie mam kompetencje, umiejętności, talenty, mocne, słabe strony, i będę szła w kierunku ról, w których mogę te wszystkie elementy wykorzystywać, to ja będę też podejmowała lepsze automatycznie decyzje, bo przestanę podejmować decyzje w mojej przestrzeni niekompetencji. To też oznacza, że gdy nauczymy się wykorzystywać emocje jako narzędzie do podejmowania decyzji, czyli jako źródło informacji, które mówią nam o tym, czy dana decyzja, którą chcemy podjąć, jest dla nas słuszna, czy też nie, czy tam są jakieś zagrożenia, to będziemy w stanie zaprzęgnąć do podejmowania decyzji o wiele więcej zasobów. Bo jeżeli ja na przykład czuję złość, mam jakiś proces, czuję złość, to najprawdopodobniej oznacza, że jakieś granice, jakieś zasady zostały złamane. Może jest coś, co już nam nie służy i musi zostać zburzone. Wiesz, i ta złość jest taką energią do destrukcji, ale nie destrukcji negatywnej, bo często tak o tym myślimy, ale jakiejś destrukcji czegoś, co nam już po prostu nie służy. I gdy my potrafimy jako zespół dzielić się tymi emocjami i używać ich do diagnozy sytuacji, to może się okazać wówczas, że ja czuję złość, ale ktoś też inny czuje złość, ktoś inny też czuje złość. I możemy zobaczyć, o co tak naprawdę nam chodzi, że mamy tyle emocji wokół tego procesu. I gdy nauczymy się zagłębić w to, co jest tak naprawdę pod tą emocją, to możemy używać tej wiedzy do podejmowania decyzji. My często nie lubimy tego robić, bo nie mamy doświadczenia, nie byliśmy uczeni obsługiwać nasze emocje, jakby korzystać z nich i ufać im, ufać naszym doznaniom w ciele. W związku z tym boimy się. Natomiast to powoduje, że te decyzje będą pełniejsze, skuteczniejsze, szybsze. Nie będziemy się potykać o opór, bo często opór wynika z tego, że po prostu te nasze emocje nie są zintegrowane. Że ktoś się czegoś obawia, ale nie miał nigdy przestrzeni, żeby o tym powiedzieć. A ponieważ dalej się tego boi, no to trudno jest mu wejść w realizację tej decyzji. Wiesz, no to jest tak, boję się tego, no to muszę poskromić ten lęk, ale nie poskromić, żeby go zignorować, ale poskromić, żeby go dać mu przestrzeń do tego, żeby mógł się wyrazić, żeby mógł w ogóle, wiesz, nas zakomunikować nam, o co mu chodzi. I gdy mam ten sens istnienia, wiemy, do czego dążymy, nie tylko do tego, żeby zarabiać pieniądze, mało osób jest zainteresowanych i zmotywowaniem zarabianiem pieniędzy. Więc jeżeli wiemy, do czego dążymy, kiedy ja mogę używać całej siebie, również moich emocji do podejmowania decyzji, do bycia tutaj szczerze w zespole, i kiedy my możemy podejmować decyzje o tym, co my robimy, jak my robimy, to wtedy możemy o wiele szybciej reagować na zmiany, które się dzieją w otoczeniu. Możemy o wiele lepsze decyzje podejmować. A to nam zabierze mniej energii, zasobów do tego, żeby zrobić coś nowego. Wtedy też pojawiają się przestrzenie, w których, wiesz, ten brainstorming zaczyna mieć zupełnie inną jakość, bo nie traktujemy siebie jak konkurentów. O, to był mój pomysł. Nie, to był twój pomysł, wiesz. Nie musimy walczyć o pozycję. My po prostu budujemy na swoich pomysłach wówczas. Bo ja wiem, że ty masz pozytywne intencje, ja mam pozytywne intencje, więc po prostu budujemy jedno na drugim. Więc jest więcej innowacyjności, więcej adaptacyjności. Jest lżej i szybciej. I decyzje, i jest więcej zaufania. Tak. Jest lepszy klimat też taki. Tak, tak ogólnie atmosfera jest po prostu przyjemniejsza. I nam się chce. Ewo, powiedz mi tak, podsumowując, jak myślisz, jak taki współczesny lider może przeprowadzić właśnie takie zmiany, jak w jaki sposób może podnieść swoją świadomość w organizacji? Jak tego dokonać? Zadałaś tak trudne pytanie. Wiesz, ja mogę odpowiedzieć jak konsultant i jak ja mogę w tym pomóc. Natomiast no, za każdym razem zaczyna się od rozmowy.
I to musi być szczera rozmowa z zespołem na temat tego, no, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, ale bez ściemy, wiesz, bez lukrowania. Gdzie my jesteśmy? W czym jesteśmy naprawdę dobrzy? Ale nie, że tam przeciętni i to wystarczy, bo boimy się tego dotknąć. Nie, tak naprawdę rachunek sumienia, jak to się, wiesz, w Polsce też nazywa. W czym jesteśmy dobrzy? W czym jesteśmy kiepscy? W czym jesteśmy beznadziejni? Gdzie mamy problemy? Gdzie mamy mocne strony? Gdzie mamy słabe strony? Jakie są konsekwencje i potencjalne przyczyny takich działań? Zrobić sobie taki porządny rachunek sumienia. No i zdiagnozować ten pierwszy problem, taki główny problem, o który się ciągle potykamy. I rozmawiać. Rozmawiać. Robić tą przestrzeń na refleksję. To, czego my często nie robimy, bo się tego boimy, to idziemy od problemu do realizacji, do pomysłu rozwiązania problemu. Więc to, od czego możemy zacząć, to gdy mamy, widzimy problem i mamy zebrane dane, tak, jest jakiś problem, to najpierw poświęcić chwilę w zespole na refleksję. Co to tak naprawdę jest? O czym to tak naprawdę jest? Jeżeli to nie jest o ludziach, ale o systemie, jakimś procesie, o tym, jak my sobie to robimy, o jakimś schemacie, w który wpadamy permanentnie, jakimś konflikcie, który mamy, to o czym to i to jest, co jest? I zacząć od tego, nie? Od rozwiązywania tych problemów na tym trochę głębszym poziomie, a nie tylko na poziomie, wiesz, zadań i kolejnych tasków. No właśnie, i to stwarzanie tej bezpiecznej przestrzeni do tej efektywnej komunikacji, ale też właśnie tej szczerej, transparentnej, wydaje mi się tutaj no, takim istotnym zadaniem dla każdego współczesnego lidera. Tak? Ewo, bardzo Ci dziękuję za tak inspirującą rozmowę, a Państwa już teraz zapraszam na nasze kolejne webinary Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS i zachęcam też do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.